Jestem jedyną kobietą w Pucharze Polski, która ściga się z mężczyznami. W tej chwili jestem piąta w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski. Zaprosiłam Was dzisiaj na tor do Radomia. Tutaj zaczęła się moja historia z motocyklami. Przyjechałam tu około 3 lat temu na sportowym motocyklu, w którym chciałam sprawdzić swoje możliwości. Szybko okazało się, że w tory kartingowe, sportowe, duże motocykle się wpisują słabo. Postanowiłam zmienić motocykl na supermoto. I to jest właśnie moja maszyna, którą wtedy właśnie zakupiłam. Jeżdżę na motocyklu KTM AXC 450. To jest motocykl jednocylindrowy, ma około 50 koni, straszna rakieta. Ma wspaniałe przyspieszenie, jest naprawdę na maksa szybka i świetne ma hamulce. Jak widać ma ogromną tarczę hamulcową, ponieważ szybko przyspiesza i mocno hamuje. Podstawową rzeczą przed wjazdem na tor jest bezpieczeństwo. To jest najważniejsze, więc musimy założyć strój, który nas będzie chronił przed wszelkimi upadkami, a mamy ich bardzo dużo. Mocny kask, bezpieczny kombinezon, wygodne, mocne buty, rękawiczki. Przed wjazdem na tor motocykl też musi być przygotowany, więc my na nasze koła zakładamy koce grzewcze, które podgrzewają opony do odpowiedniej temperatury, która daje nam świetną przyczepność, co sprawia, że czujemy się bezpieczniej, bardziej komfortowo i możemy cisnąć w opór. Supermoto od enduro czy motocrossu różni się tym, że tutaj mamy asfalt. Enduro, jeździmy po piachu, zupełnie inna specyfikacja kół, inne zawieszenie, zupełnie inne opony. Tutaj jeździmy na slickach, czyli są to opony tego typu, to są łyse opony tak zwane. Dyscyplina supermoto jest coraz bardziej popularna w Polsce. Dzięki sponsorom, którzy wspierają nasze wyczyny. Mnie w moich wyścigach wspiera Marek Dąbrowski z DASCO. Jest to serwis i salon motocykli KTM. Dlaczego KTM? Bo są najlepsze. W Polsce mamy coraz więcej kobiet motocyklistek, z czego jestem bardzo zadowolona. To wspaniale, że jest nas coraz więcej. Jak widać na torze jeździ też wspaniała dziewczyna Marta Grzanka, która w supermoto zaczyna, więc jestem szczęśliwa, że mogę mieć wsparcie koleżanek. Natomiast wiele kobiet bardzo obawia się wsiąść na motocykl z racji tego, że na ulicach jest niebezpiecznie. Mamy zmianę nawierzchni, mamy innych uczestników drogi, którzy nam zagrażają. I większość osób myśli, że tor jest dla profesjonalistów, którzy przyjeżdżają tutaj się ścigać. Nieprawda. To jest miejsce, w którym możemy wypróbować swoje umiejętności, sprawdzić swój motocykl, dokładnie go poznać i tak naprawdę wiedzieć, jak go używać. Moimi doświadczeniami motocyklowymi, tymi z toru i tymi z wyścigów dzielę się na portalu dla kobiet motocyklowym motokaina.pl. Wyścigi supermoto w tym sezonie to 7 rund. Przede mną jest ostatnia. Walczę o trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, więc muszę przeskoczyć dwóch mężczyzn, o co będę bardzo mocno walczyła, natomiast nie ukrywam, że to nie jest miękka gra. Blond włosy nie dają taryfy ulgowej, więc będzie ciężko, ale obiecuję, że dam z siebie wszystko. Supermoto to kwintesencja najfajniejszych rzeczy, które można zrobić na motocyklu na torze. Czyli mamy mocne przyspieszenia, mocne hamowania, super zakręty i skoki. Ponieważ supermoto zawiera w sobie wszystkie te składniki, czyli asfalt i teren.